Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną. A także siostra. A także siostra jest ze mną. I no, wracamy dzisiaj do cebulówki marchewkowej, cebulówki cebulowej, cebulówki mięsowej i w ogóle, czyli inaczej mówiąc, plate up. No i tak, po ostatnim Sylwestrze trochę się udało nam poszaleć. Trochę graliśmy. Tak, dwa podejścia może, więc dzisiaj burgiery. Dzisiaj to wszystko. Tak, dzisiaj burgiery. Ale burgiery przyjemne już widzę. I tak, siostra wybrała już właśnie też planszę. Tak więc chyba reszta to będzie taka dosyć typowa. Ja siedzę jak zwykle na wydawce, siostra. No możesz być na kuchni jak chcesz, ale ty nie chcesz. Nie, lepiej nie zmieniać, bo ty jeszcze zepsujesz wydawkę. No ale tak, nie wiem czy jest coś więcej do dodania. Po prostu zapraszam, idziemy na naszą burgerownię zbierać piękne achievementy za smażenie burgerów. I tak, ja usmaż kotlet do hamburgera i dodaj bułkę. I tak, ale jeśli chodzi o... kuchni. Czekaj, bo muszę się zamknąć w kuchni. Chcesz się zamknąć? Serio? Zawsze się zamykam przecież. Nie pamiętasz? Pięknego Sylwestra? Tak, pamiętam tylko... I naszego pięknego zmywaka? A tak, tylko właśnie czy to oznacza, że mam zmywać? Czy jak? No patrz, tu dostałeś zmywacz. No dobra. Tylko pamiętaj, siostra, że też po mojej stronie jest coś innego zabójczego, coś nazywa telefon. Nie ruszamy telefonu. Pamiętaj, Gwiezdny Kluczu, nie wolno tykać telefona. Słuchaj, ja nie jestem jak ten osobnik. Ja wiem, kiedy telefonować, poczekaj, kiedy bo zapomniałeś o swoim najważniejszym rzeczu. A tak, właśnie, poproszę Sylwestra. To miałem wspomnieć o czymś bardzo innym istotnym. Odkryliśmy chyba nowe najlepsze stoły. Tak. I są aż takie dobre jak te stoły, które powodują, że powiedzmy będą się dzielić jednym jedzeniem. Tak, ale jest to też ale dobre, też bo... Ale są idealne. Te stoły dają 50% większerzyski. A, i przy okazji dowiedzieliśmy się jeszcze jednej rzeczy. Ludzie na wsi płacą lepiej niż ludzie w mieście. Dokładnie. Tak nigdy dziwnie, nie to ufajcie. Jakoś... No bo tak mi wygodnie. Wtedy nie miał jak wyciągać to burgerów. Musi być tak. O tak, dobra, Jezu. Brawo. Może zrób cięcie, bo ja zanim to ogarnę sobie, to troszkę minie. Nie zrobię cięcia, bo muszę jeszcze też powiedzieć o paru innych rzeczach. Właśnie, dobra, to, że graliśmy tam trochę dłużej, odkryliśmy nowy stół, nie dał nam żadnej wiedzy dodatkowej, bo dosłownie nic nowego się nam chyba nie stało tam. Graliśmy w 4 osoby, było wielki chaos, ale bardzo dobry chaos. Zapomniałem jeszcze o najważniejszym. Jak nazwać naszą restaurację? Mi się jedynie pewna restauracja z chorizoordem kojarzy. Okej. Chyba nie wiem o co chodzi, ale dobra, niech ci będzie. Ale niech będzie burgerownia, tak. Burgerownia, tak. No bo burgiery tu serwujemy, więc no. Więc tak, siostra, jak widzicie, smaży kotlety. Teraz trzeba do tego dołożyć bułkę. I talerz. A po co talerz? Talerza nie będą jeść przecież. Proszę, mamy achievement za burgera. Ale może dałbyś bliżej te stoły, a nie. Nie. I przekaz mam pecha. Jest deszcz na dworze. Milusio. Nie wiem o co ci chodzi. Ogólnie Milusio, ale dla nas to pech, bo to oznacza, że nasza burgerownia będzie miała bardziej niecierpliwych klientów na zewnątrz. Jakbyś jeszcze się nie dowiedziała, co ten deszcz oraz noc powodują, że szybciej się niecierpliwią na dworze. To wiem. Burgery więc są easy. Jary są easy. Oj, nie gadaj takich rzeczy, siostra. Bo wywołasz klątwę utrudniaczy burgerowych. A utrudniacze burgerowe nie są czymś fajnym. Daj zadzwoń, bo mi się nudzi. Okej. Ale nie aż... Dobra, dwóch, tak. Już ci mówiłem, że ja nie jestem jak tamten gościu, że ja wiem, kiedy dzwonić i ile dzwonić. I to są wszyscy, już więcej nikt nie przychodzi, więc... Dobra. To masz akurat gotowe burgery. Tak, i właśnie jeśli chodzi o telefon, czego nigdy nie zauważyliśmy, jeśli zadzwonimy wcześniej, to dostajemy dodatkowe 3 monety. Więc tak, no, warto dzwonić, jeśli mamy wolne chwile. Jeśli chodzi o to urzędzie burgerowe, żeby nie było, że wiem coś, czego wy nie wiecie. Tak, tu trzeba burgerowe. Składniki pewnie dodatkowe.
Nie, składniki to nic. Zlew, talerze. Jakby to najłatwiej powiedzieć. Wyjesz sobie biureczko, połóż. Nie stać mnie, ale wsadzę je tutaj, bo jak się nauczyliśmy, może nam zniknąć bez powrotu. Istnieje, powiedz mi, jeden utrudniacz, który jeśli trafisz i musisz go wziąć, bo drugie jest jeszcze gorsze, do końca dni, po prostu swych dni będziesz przeklinać moment, w którym go zobaczyłaś. To takiego niby. Ręcznie robione te kotlety na burgera. Ręcznie robione kotlety na burgera. Musisz od podstaw, od po prostu kawałka mięsa zwykłego, przerabiać ręcznie wszystko na burgera pojedynczego. Przynajmniej kiedyś wiem, że to było masakryczne. Na przykładzie oczywistych ludzi, których zawsze obserwowałem w tym wszystkim. Ale tak... Aha. Siostro... No jestem, tylko spanikowałam. Dobra. Dobra. Nie myj, odbierz ich. Dobra, zapomniałam. Zadzwonię od razu po dwóch kolejnych, bo to będzie łatwo, dobra, żeby tutaj przygotować. De facto mam jakby gotowe. Dlatego mówię, że zadzwonię po dwóch kolejnych, żeby zarobić dodatkowe monety, bo takie, powiedzmy, przyspieszanie dzwonieniem, a po ostatniego też zadzwonię już. Niech będzie. Bo tak, przyspieszanie dzwonieniem, ogólnie mówiąc, w naszej sytuacji teraz... jest po prostu wskazane, bo zarobimy dużo więcej, co pozwoli nam szybciej rozbudować nasze systemy kuchniopodobne. Kuchniopodobne? No tak, bo to są systemy kuchniopodobne, to nie jest kuchnia. Ale bo co, bo nie sprzątamy tu? Tak, między innymi, ale no właśnie wracając. A burgery na tyle są na razie znośne, że nie będzie to właśnie trudne. No i proszę, 74 oszczędności. Stać nas na dużo więcej przez to, że... sobie radzimy i przy okazji 20 z rezerwacji. No widzisz? Widzisz, jak warto czasami dzwonić? No widzę. Tylko trzeba mądrze dzwonić, więc jeśli to oglądasz, nie łapie... Stół! Kalosze. Dobra, kupuj, ale stół trzeba wsadzić. Ale wtedy nie będę mógł tego kupić. Nie. Nie, ale ważniejsze są stoły niż kalosze. No właśnie, nie burdzą aż tyle. Dobra. Rozumiem, że nie mamy żadnych innych rzeczy, które by się przydały. Nie bardzo, nie, myślę. Dobra. No to zaczynamy kolejny dzień. I zaczynam oczywiście od majtania przy stole. Jak wiadomo, stoły i śmietniki to moje ulubione rzeczy do robienia. I o, jakiś inny stolik. Nie jest to ten najlepszy. Nie wiem, jakiś okrągły. Właśnie kiedy jedzą, to dzwonię już po... powiedzmy po dwójkę. Umyj, proszę. Dobra. Okej. Okay. Mamy dwóch czekających, więc teraz... nawet trzech czekających. Dobra, nie ma co dzwonić w takim wypadku. Umyj, proszę. Jak tylko burgery wyciągniesz. Umyj, nie zabierz talerz. Daj. Nie przekazałem mu, że już mam zamówione, okej. Okay. Dobra. Zaczyna się trochę niebezpiecznie robić, ale tak, dam radę. Niebezpiecznie jest tylko dlatego, że zadzwoniłem. Jest to takie niebezpieczeństwo jeszcze kontrolowane, więc nie martw się, że przez moje dzwonienie przegramy. Prawda, nie jestem jak pewien inny gość, który nam ostatnio dzwonił. Prawdopodobnie to się stanie za chwilę. Nie. Nie stanie się. Proszę. Widzisz? Wow. Ja już ci mówiłem, że ja kontroluję to, co się dzieje. Mam już doświadczenie w byciu na wydawcę. On klikał ciągle w telefon. A mniej więcej tak. Jeśli miał co zmywać, to ciągle. A ja już mam takie doświadczenie z wydawką, że no... ciężko mnie oszukać. Co do tego, kiedy to było tak, że mieliśmy jednego gościa na zmywaku i zostawiliśmy mu telefon. Największy błąd życia. Tak. Ja i druga osoba byliśmy na kuchni, jak Gwiezdny Klucz wydawał. Druga osoba. Tutaj można akurat wprost powiedzieć, że to nasza zasłużona, tchórzliwa wiking Helga. I...
O tym mówiłem. I teraz, które to jest mniejsze zło? No cóż. Chcesz przepalone, okej, czyli pod spalonym kotletem będziemy się nazywać. Słuchaj, mikrofale kupimy jak tylko będzie. Po prostu. Okej, ale przykro mi przezmienić pod spalonym kotletem znowu. Tylko nie burgierem. Kotletem, a burgierem. Burgierem. Tak, pod spalonym burgierem. I teraz co tu mamy? Zaraz zobaczymy. Stolik metalowy, nie znam. Dodatki są opcjonalne, nie rozumiem. Opcjonalne. Cierpliwość przy jedzeniu i oczekiwaniu na jedzenie. Minus. Progie, co? To nie chcemy. Tego nie chcemy. Nie rozumiem tego, dodatki są opcjonalne, ale out z tym. Teraz tak, chcesz ulepszyć jakąś kuchenkę, nowego blata? Nie. Czy może stół kolejny? W sensie jedynie stół. Stół to nadal tutaj musimy w ten sposób, bo... Ewentualnie ale mogę metalowy. Sobie... Nie mogę sobie... Jedynie pomyślałam o niczym. Dobra. W sumie de facto, jednak nie. Będę tego żałował, ale musimy dostawić kolejny zwykły stół. 8 grup to za mało, to za dużo na 2 stoły. No to daj mi kuchenkę. Tak po prostu kuchenkę chcesz, czy ulepszać ją? Ulepsz. Jeśli trafi się bezpieczna kuchenka, to będziemy mieć spokój z przepalaniem się na niej. Mhm. Bo dosłownie na jej się nie mogę spalać rzeczy. Jak się już usmażą, to się wyłącza. Dobra, blatów nie potrzebujesz? Wiesz co, jeden bym wzięła. Dobra, to już ci podaję tutaj to. Możesz sobie go, no, dostawić jak chcesz, gdzie chcesz. No ty jesteś tutaj, no, kobietą kuchni. Już. A poczekaj. A nie, dobra. Właśnie, chwila, chwila, czekaj. Stop. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Znaczy nie, to nie ma sensu. Nie przeleczyłeś się na nowy tolik, tylko na byle, na stolik, tylko na byle co, więc nie będę mieszania robił. Dobra, kuchenka. Dobra, nie jest najgorzej. Bezpieczna, chyba. Okej. Okay. Nie jest najgorzej, bo po prostu to się będzie szybko spalało, ale wszystkie pozostałe rzeczy będą tak samo. Szybko iść. Idą do jednego stolika? Tak, do jednego. Dobra, to ja już dwa telefony wykonuję. O to, żeby... właśnie... Talerze bym wykupiła jeszcze jedynie, jakby były. Tak. Bo to już ten moment. Można. Albo stojak na talerze. Nie, talerze lepiej. Ale stojak też nie będzie niczym złym przecież. W ten sposób być można się trochę bardziej lenić z myciem talerza. No właśnie nie, bo mamy tylko 4 talerze i nam nie starcza ich. No ale mówię i stojak, i talerze. A, to i tak. Dawaj mi naczynia, już będę zmywać. Dobra, ewentualnie ten zlew chyba namakający, czegoś tak też by się mógł przydać. Niestety nazw wszystkich nie kojarzę, jeśli chodzi o polskie, znam jest to angielskie. I jest właśnie jeden rodzaj zlewu, który... Zabierz talerz. Najpierw talerz dostarczę najpierw burgiery przy okazji, teraz talerz. Okej, okay. I widzę, że już szczotka do toalety by się przydała. Prosto od kibla. Ze złego stołu wzięłaś. Przy jednym był jeden. Wiem, spokojnie. Dobra, dam radę. Mimo tego, że zadzwoniłem, to damy radę. Ale teraz już trzeba ostrożniej z dzwonieniem, bo mamy więcej ludzi chętnych niż stołów. Nie tylko to, nawet mamy więcej po prostu grup, bo zawsze bierzemy jakieś coś do kuchni i to nam zawsze obniżało. No tak, ale tym razem to było masakryczne. Jeśli dobrze pamiętam, podkreślam, to oglądałem dawno temu i to jeszcze było z wersji beta. Gotowe. Przy czym dla tych, którzy teraz myślą, czemu oglądałem coś, co teraz gramy... Byliśmy pewni, że to jest krab. Tak, byliśmy pewni, że to krab, więc... Wołałem jako, że okej, to już zaraz tam podejdę. A może nawet inaczej. Kończymy dzień, więc króciutkie cięcie, bo oczywiście domownic, jak siostra wspominała. Okej, jesteśmy ponownie. I tak, siostra już tu mamy opakowała parę rzeczy. Dawaj, kupujemy. Leżę. Dobra? Albo ulepszamy.
Nie, musimy kupić teraz, bo mamy 9 bierz. Grup. Bierz te talerze, od razu ulepszaj. Stawiaj. I tak. Jeśli chodzi o inne rzeczy tutaj... Właśnie, pokaż. Coś takiego. Ostre sztuczce. Daj, proszę. No w sensie ja je wezmę. Nie są może najlepsze, bo to tylko 8 sztuk, ale wydaje mi się, że musimy je wziąć. I tak, nie, jeśli chodzi o inne rzeczy... Wydaje. Nie mamy na razie potrzeby na bezpieczną kuchenkę, bo nie mamy aż takich szaleństw, że potrzebujemy trzeciej kuchenki i tak dalej. Możemy ulepszać co innego, jeśli nam przepadnie, to trudno. Nie, ja tą kuchenkę bym zostawił, siostra. Bezpieczne kuchenki będą naprawdę zbawieniem w momencie, w którym będziemy mieć więcej szaleństwa, klientów, chaosu i tak dalej. Ja bym ją zostawił. No chyba, że woli, żebym zlew ulepszał, szukał jakiegoś lepszego zlewu. W sensie nie wiem. Mogę trafić na zlew, który mieści 4 naczynia naraz. To by się bardzo przydało. Dobra, to niestety. Kuchenko, żegnamy cię. I dawaj zlewa. A jeśli chodzi natomiast o, tak jeszcze pochwalę się, ścieżkę rozwoju zlewowego, to trochę o niej wiem, więc będzie dosyć dobrze. I teraz tak, 9 grup, 3 stoły. Okej, w razie czego szybsze jedzenie będę dawał chyba grupom dwuosobowym tylko. Węgiel. Pierwszy. Okej, nie robią pożarów, to już jest dobre, bo inne jedzenia mogą robić pożary. Dobra, i dzisiaj, jako że mam taką sytuację nie najlepszą, nie dzwonię. Chyba, że będzie totalny spokój. Wiem, że przez to nasze zarobki będą znacznie mniejsze, ale nie mogę po prostu dzwonić. Mamy mały jakiś zapas. Nie starczy nam na lepsze te zlewy i tym podobne. Dlatego mówię, że... Patrz na to z tej strony, patrz ile grup dzisiaj nam już przychodzi. 9. A potem mówisz, no właśnie, więc to już zarobki będą większe. Moment będą dni z ozdobami. Dobra, a mamy też, na kryzys mamy wreszcie te... jak to się nazywa? Mamy przecież sztućce ostre, więc... Damy radę, może. Macie tutaj sztućce. I jednak postaram się dzwonić, bo jak zaraz będzie ten dzień ozdobowy, to czuję, że to może być nasza zguba. Jeśli będziemy mieć pieniędzy dużo na ozdoby, żeby bonusy z nich dostawać. Okej, okay, burgery tylko proszę tylko co wystaw. Bierzemy, formalnie czy domowo? Nie wiadomo, jakieś trafią. To jest chyba 5 różnych zestawów, które mogą być. Zawsze 2 te nam się trafiają. Siostra, burgery! Bo serio zawsze te 2? Nie wiem, może inne. Tak. Może inne style trzeba po prostu wylosować. Najpierw za poziom czy coś. Myj szybko, proszę. Umyj szybko. Trudno, że będzie węgiel. A, nawet nie zwęgliłaś. No, tylko tu mam chodzi o czyszczenie stołów. Tu chodzi o czyszczenie stołów. Że po prostu jeśli nie wyczyścimy stołów, to klienci nie mogą wejść. Dlatego mówię, że musimy mieć większy zlew. Stolik kawowy. Jestem jałopem. Nie użyłem w ogóle tych ostrych narzędzi, takich narzędzi, sztućców. Nie, naprawdę, chyba trzeba robić tak, że tym większym grupom od razu daje sztućce, żeby szybciej zżerały swoje burgery. Chociaż i ostatni dla kogoś, mnie. Kogoś, kto je burgerami, znaczy burgiery sztućcami. Wszystko można jeść sztućcami. No, ja rozumiem, tylko że nie spotkałem się z tym, żeby ktoś jadł sztućcami burgery. Ja lubię naleśniki jeść sztuć... Urzekają? No, mówiłam. Większą cierpliwość... O, ja bym poszedł chyba w mniej bałaganów. Obie opcje są okej, ale bałagany będą problemami, bo nie mamy szczotki toaletowej. Ale dopiero teraz się skopnęło, że jest jakaś premia za ilość graczy. I co? Jakiś ciekawy dwóch to... Banner. Darmowy. Oj, możemy tylko 2. Nie zrobimy 3. To znaczy jedną rzecz. Roślinka. Zlew do namaczania. Roślina proszę. Kosztuje 30. Proszę. To weźmy może. Okej.
Czyli zwykły roślinkę zlew... ci daje, bo jest tańsza od lampy. A siostra, ten... ona daje jeden za połowę ceny po prostu. Czemu tu stawiasz ten zlew z powrotem? Przecież ten zlew do namaczania mieliśmy postawić. A. Zwykły, nie, zwykły też zostaw na wypadek, gdyby cebulówka była, bo ten nie daje wody do gotowania. No. Ale na razie nie ma cebulówki. Ale w każdej chwili może się pojawić. Już jutro będzie przecież. Znając życie. Więc tak. W tym zlewie można myć i przy okazji ten sam będzie właśnie powoli też odmaczał talerze. I teraz tak. Jedną roślinę biorę. Jako, że kupiliśmy ten do namaczania, to teraz taki mam plan. Fontannę oszczędzę tam. Przechować roślinkę lub coś. Nie, fontannę. W ten sposób jutro, jeśli będziemy mieć 60, od razu będziemy mieć trójkę. Więc tak. Tylko patrz na ilość grup. To właśnie może być wyzwaniem, ale no nic z tym nie zrobimy, niestety. Musimy chcesz wybrać chcesz zmienić tapety, nieważne, coś? Co to jakoś... będzie. Nie, ja kuchni lepiej nie zrobię. Tapety się pytam. Ja sobie taką zrobię. Dobra. Dobra. No to niech się dzieje, co się ma dziać. Ja to mam od razu smażyć. A ja od razu rozłożę sztućce. Mam tylko 8 sztuk, ale jeśli ci pierwsi będą szybko po prostu obsłużeni, to będziemy mieć szansę na chwilę oddechu. Dobra, dwa burgery. Tak, tym razem nie chcę dzwonić. I to tak serio nie chcę. Zamiast tego wolę po prostu skupić się na szybkim. Oj! Ustaw, jesteś pewna, że się odłączył? Tak, o już! Widzisz? Możesz odebrać już gotowy talerz. Kozak. Tego mówiłem, ale muszę teraz nadgonić. Wyciągnij talerz, proszę. Niedobrze. Brawo. Brawo, siostra. Okej, zepsułem. Nie mogłem. Nie mogłem położyć. Okej, oddaję tutaj tego burgera. Nie, siostra. Przegramy to. Właśnie przez to, że masz węgle, to przegramy. Nie moja wina, że pan mi na chwilę przestał działać. Ale twoja już mówiłaś, nie potrzebujemy bezpiecznej kuchenki. Siostra, bierz szybko. Bo się skończyły chyba już. Włóż. Ja nie mogę zmywać nawet w tym zlewie. Aha. Fajnie. To może nie wiem, może się nie da. Już powinno się dać. Ale trudno, przegraliśmy. Przegraliśmy, wykrakałaś to. Kolejny booster gazu. Super. Super po prostu. Możemy zaraz chyba przelusować te boostery. Raczej tak. I widzę, że gra daje nam drugą szansę. Na burgery. Więc tak, burgery znowu. Wybieramy co trzeba i... Następny odcinek. Nie. Nie zrobisz tego. Zrobię, siostra. Jest achievement za to, żeby na niebezpiecznej kuchence, czyli takiej, która szybciej przypala, ugotować coś bez przypalenia z boosterem gazu. Dobrze. Niech ci będzie. Jej. Dobra. A więc to tyle w tym epizodzie. Następnym spróbujemy ponownie naszych sił z burgerami, jak już widać. No i tak, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mikrofonę może wezmę. Żeby nie spajczyć. A wtedy nie dostaniemy sobie kuchenek. Będzie ma jedną mikrofalę. To no nie. Dobra. No tak, ja już naprawdę kończę, więc no... Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej. Pa, pa.